kolej już w tym sezonie, w Ekstraklasie, na własnym obiekcie, jak do tej pory, no nie prezentował się jakoś bardzo wyśmienicie. O dziwo oczywiście, porównując ten stan rzeczy do poprzednich rozgrywek, gdzie kolejowy klub sportowy momentami wręcz rozjeżdżał swoich rywali przy bułgarskiej. A w obecnych rozgrywkach, no to co? Porażki ze Stalą, Wisłą Płock czy Śląskiem Wrocław? Ostatnio w meczu z Piastem wyglądało to już znacznie lepiej. Po drodze jeszcze zwycięstwo w Gdańsku 3-0. A dzisiejsza końcówka z RTS-em dała Poznaniakom trzecie zwycięstwo z rzędu już. I nadzieję, że ich klub wraca w końcu na właściwe dla mistrza Polski tory. Bo to dodatkowo trzeci mecz z rzędu na zero z tyłu. Kolejowy klub sportowy pokonał dziś przy bułgarskiej Widzew Łódź 2-0 po golach niezastąpionego duetu z poprzedniego sezonu Amarala i Mikaela Isaka. I co ważne, oba te trafienia padły w przeciągu jakichś dwóch minut, 80 i 82. Także dość długo musieliśmy czekać na jakiekolwiek trafienia w tym meczu. Nie był to oczywiście tak równy występ, jak wskazuje na to rezultat, bo jednak pierwsza połowa była nieco senna i mocno niedokładna, jeśli chodzi o strzały na bramkę. Drugiej gospodarze też nie byli przez większość czasu jak coś ultra ofensywni, ale co najważniejsze, dobrze chronili swoje tyły i nie dali strzelić sobie bramki. Co goście w tym spotkaniu momentami jednak chcieli uczynić i trzeba przyznać, że momentami też byli tego blisko. Poza strzelcami bramek muszę wyróżnić po tym meczu oczywiście Michała Skurasia, który popisywał się efektownymi, ale niestety nieefektywnymi strzałami z dystansu. Najlepszy był chyba ten z 65 minuty, po którym publika aż huknęła. Pochwalę przy okazji Dagerstala, no bo muszę to zrobić. Bo przede wszystkim jako defensywny zawodnik zanotował dzisiaj zero z tyłu oraz popisał się naprawdę efektownym odbiorem przy wyjściu sam na sam, prawie oczywiście, z Jawińskiego. Prawie, bo był tam oczywiście Dagerstal. A sama interwencja naprawdę była wręcz klasowa. Ekstra klasowa. Momentami jednak blok defensywny nie grał zbyt powalająco, bo momentami, a nawet często wręcz, tak jak mówiłem, przyjezdni dochodzili do naprawdę groźnych sytuacji strzeleckich, ale koniec końców defensywa zagrała skutecznie, bo tak jak mówiłem, mieliśmy zero z tyłu. No i mówiłem po meczu z Lechią tym w środku tygodnia, że Kolejosz prezentuje się od momentu, gdy awansował do fazy grupowej UEFA Ligi Konferencji Europy, jakby grał bez jakiegoś tony pyr na plecach. Bo Lechici wyglądają, jakby mieli zupełnie o połowę mniej presji niż wcześniej. Widać więcej luzu, więcej chęci do gry ofensywnej, więcej parcia na bramkę, które przejawiało się chociażby wysokim pressingiem przed golem na 2-0. Smuci mnie przy okazji nieco sytuacja Marchwińskiego, ponieważ co, był to chyba jego setny występ w barwach Lecha i musiał zejść na samym początku tego meczu z powodu kontuzji, także nie wiem co tam zaszło, ale chciałbym z tego miejsca życzyć Marchwińskiemu zdrowia i oby to nie było nic poważnego. Zdrowia życzę również wszystkim kibicom RTS-u Widzew Łódź po tym spotkaniu, bo ci mogą czuć spory niedosyt ostatecznym rezultatem. A nie był to najgorszy występ Widzewa, naprawdę. I spokojnie mogli oni strzelić dzisiaj co najmniej jedną bramkę. Słupek Danielaka po dośrodkowaniu Nunesza. Wyjście prawie sam na sam z Jawińskiego, prawie, bo Dagerstal tam był. Kreutz Rigler też seta z główki w drugiej odsłonie, gdy był praktycznie w ogóle niepilnowany przy rzucie rożnym. Poza tym w pierwszej odsłonie Żyro mógł znacznie lepiej wykończyć sytuację sam na sam, gdyby nie uderzał wręcz na pałę z piętki. Także no, trochę tego było i się niestety dla zespołu z Łodzi zemściło. Słabo przy okazji zmianę w drugiej połowie dał Patryk Lipski za dobrze grającego w tym spotkaniu Juliusza Letniowskiego, bo Patryk nieco się gubił, jeśli chodzi o zagrania ofensywne, no i zresztą to on nie popisał się tą stratą piłki przy golu na 0-2. Ponadto mimo wyniku i straconych dwóch bram, trzeba pochwalić nadal Rawasa, ponieważ piłkarz ten pokazuje, że jest jednym z lepszych bramkarzy, jeśli chodzi o polską ekstraklasę i dzisiaj też ratował momentami skórę przyjezdnym. Uważam dodatkowo, że łodzianie mimo wszystko mogli czuć jednak w nogach środkowo-tygodniowy mecz z KKS-em, ale tym z Kalisza w Pucharze Polski. No bo kurczę, jednak 10 bram w przeciągu 120 minut plus rzuty karne, no to przede wszystkim zmęczy cię fizycznie, ale jeszcze co dodatkowe, o czym się rzadziej mówi, zmęczyć się też psychicznie. Po tym spotkaniu Widzew jest 10, Lech 8 i oba te kluby mają 10 punktów na koncie. Ja was zapraszam do subskrybowania tych, co chcą. Zapraszam na Facebooka, tradę po ankietki, posty i co tam będziecie chcieli. I zapraszam was do posiadania dobrego humoru. Jeśli nie omówiłem jakiegoś spotkania w tej kolejce na bieżąco na tym kanale, to przypominam, że we wtorek pojawi się podcast magazynowy, tradajowy, na temat właśnie tych spotkań, których tutaj nie omówiłem, także spokojnie. Dzięki za uwagę i cześć.